program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Link 4 z ubezpieczeniem OC i AC. Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, widzimy się i chciałbym wrócić do danych z wczoraj. To są dane o inflacji, a także o szacunek, rewizja szacunku PKB. Zacznijmy jednak od inflacji, która w sierpniu wzrosła do 16,1% w relacji rok do roku. Wynik okazał się powyżej prognoz ekonomistów, ale pamiętajmy, że podobne zaskoczenie przeżyła cała Europa, bo również w Niemczech wskaźnik inflacji też był wyższy od prognoz. No, mamy też do czynienia z rekordami. Estonia 25,2% w sierpniu, Litwa ponad 21%, Czechy ponad 17%. Niemniej jednak inflacja rośnie w całej Europie. A jeżeli chodzi o Polskę, jak pani sądzi, dlaczego ta inflacja wzrosła i co było takim największym zaskoczeniem z pani punktu widzenia? Tak, to zaskoczenie było rzeczywiście duże, chyba największe w tym roku, jeżeli chodzi o ten rozjazd taki między tym, co Główny Urząd Statystyczny pokazał, a tym, czego oczekiwano. I drugi jakby element tego zaskoczenia jest taki, że my jednak jako analitycy spodziewaliśmy się lekkiego wyhamowania tej inflacji w sierpniu w porównaniu do lipcowej. Konsensus rynkowy kształtował się w okolicach 15,4-15,5% wobec 15,6% w lipcu. Tymczasem inflacja okazało się, że przekracza 16%. No i tutaj kluczowe są w zasadzie dwa czynniki, przy czym też trzeba podkreślić, że to jest ten szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego, a więc mamy niewielki na razie wycinek tego całego obrazu. Z tych danych wiemy, że bardzo mocno, i to było właśnie duże zaskoczenie, wzrosły miesiąc do miesiąca ceny żywności. Sierpień to w ogóle zazwyczaj był miesiąc, gdzie ceny żywności miesiąc do miesiąca po prostu spadały ze względów takich sezonowych. Natomiast tutaj mamy bardzo duży wzrost o 1,6%. My w prognozach żeśmy zakładali, no chyba najwięksi pesymiści mieli wzrost rzędu 1%. Tak jak powiedziałam, 1,6%. Drugi element zaskoczenia to były nośniki energii. 3,7% wzrostu miesiąc do miesiąca. No i tutaj oczywiście wszyscy raczej spodziewali się też, że wzrost nastąpił, ale znowu nie aż tak gwałtowny. Nie wiemy dokładnie, co się pod tą liczbą kryje. Można oczekiwać, że najprawdopodobniej opał, czyli węgiel, drożejący, drewno, to były te elementy, które tak gwałtownie przyspieszyły wzrost tego wskaźnika. Natomiast nie było zaskoczenia, jeżeli chodzi o ceny paliw. One rzeczywiście o ponad 8% miesiąc do miesiąca spadły. No i to był właśnie ten element, który miał przesądzić o tym, że wskaźnik CPI w sierpniu znajdzie się jednak na trochę niższym poziomie niż lipcowy. Dlatego, że te ceny, spadki cen paliw na stacjach były rzeczywiście zauważalne, mieliśmy rabaty wakacyjne, także to był ten czynnik, który właśnie pozwalał sądzić, że ta inflacja nieznacznie nam wyhamuje. No tymczasem zaskoczenie rzeczywiście jest bardzo duże. 16%, 16,1% to w zasadzie są takie poziomy, których ja osobiście spodziewałam się gdzieś w końcu roku. Jeżeli my mamy teraz już w sierpniu ten poziom 16,1%, to całą ścieżkę inflacji do końca tego roku wynosi nam to na też wyższy poziom i wszystko wskazuje na to, że ta inflacja na koniec bieżącego roku może już nie będzie tak gwałtownie przyspieszać, ale wydaje się, że okolice 16,5% możemy osiągnąć. No, czyli sądzi pani, że szczytu inflacji jeszcze nie mamy przed sobą, jeszcze czeka nas wzrost wskaźnika? Tu są zdania podzielone, bo też pytanie, co się wydarzy teraz we wrześniu. Czy ten gwałtowny wzrost cen żywności w sierpniu oznacza, że we wrześniu na przykład ten wzrost będzie już dużo mniejszy, czy być może to jest zapowiedź tego, co nas właśnie czeka jesienią, a jesienią zazwyczaj ceny żywności przyspieszały. Gdyby realizował się ten drugi scenariusz, czyli gwałtownego przyspieszania wzrostu cen żywności, no to inflacja niestety w kolejnych miesiącach będzie sięgała jeszcze wyższych poziomów, a więc tym samym ten sierpniowy odczyt nie byłby
jeszcze szczytem inflacji. No a oczywiście musimy mówić w ogóle o roku przyszłym i początku przyszłego roku, bo to wtedy właśnie inflacja jest oczekiwana w ogóle w okolicach 20 nawet procent, w zależności od tego, jakie decyzje zostaną podjęte co do taryf cen energii dla gospodarstw domowych. No, ceny gazu mają być, z tego co słyszymy, zamrożone. Ceny ciepła systemowego mają być ograniczone też do 40%, ale 40% wzrostu to jest też, to jest spory wzrost. Więc no i mamy oczywiście jeszcze niską bazę w związku z tym, że tarcze antyinflacyjne wchodziły z początkiem bieżącego roku, w związku z czym to się wszystko skumuluje i ta inflacja wtedy tak najprawdopodobniej, czyli na początku przyszłego roku, osiągnie ten swój szczyt. Potem, miejmy nadzieję, będzie hamować. Hmm. No właśnie, bo ale też jest kilka takich informacji z gospodarki, które by wskazywały na to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju przesileniem. Oczywiście może być różnie, te ceny energii są zupełnie niewiadomą. To jest kwestia, która, no, której nikt nie jest w stanie rozstrzygnąć w tej chwili, jak te ceny energii, jak one wpłyną na gospodarkę, w jakim stopniu ją będą stymulowały. Ale na przykład, tak nawiązując do budżetu i do struktury PKB, którą wczoraj poznaliśmy, wynika, chodzi o PKB za drugi kwartał, że słabnie konsumpcja, szok energetyczny uwolnił procesy dostosowawcze w postaci wzrostu wydajności. I to są takie informacje, które mogą świadczyć, że struktura PKB staje się mniej inflacjogenna. Czy pani zgadza się z taką opinią? Jeżeli chodzi o tą konsumpcję, to wzrost na poziomie 6,4% w ujęciu rocznym w drugim kwartale w porównaniu do 6,6% w pierwszym kwartale, to tutaj praktycznie nie widzimy żadnego wyhamowania. Ta konsumpcja w drugim kwartale cały czas miała się bardzo dobrze. Oczywiście musimy patrzeć na to przez pryzmat tego, że to jest już historia, prawda? Że to był drugi kwartał. Trzeci kwartał zaczyna wyglądać już zupełnie inaczej. Ale ta konsumpcja cały czas była wysoka. Jednocześnie przyspieszyły inwestycje. To też było pewnym zaskoczeniem, ale tak czy inaczej to wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w drugim kwartale, bo ono nastąpiło, tak, z 8,5% wylądowaliśmy na poziomie 5,5%, więc to wyhamowanie jest widoczne, ale tą główną przyczyną tego hamowania to były po prostu malejące zapasy w firmach. No i nadal negatywnie na wzrost gospodarczy wpływał eksport netto, czyli relatywnie niski eksport przy dużo wyższym imporcie daje takie efekty. Także można powiedzieć, że w tym drugim kwartale, w ogóle cała pierwsza połowa roku, to struktura raczej była, powiedziałabym, inflacjogenna. Natomiast to się na pewno zmieni, czy już się zmieniło od lipca, bo w danych miesięcznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny widzimy na przykład ostre hamowanie sprzedaży detalicznej i to jakby wskazuje na to, że rzeczywiście popyt konsumpcyjny mocno spowalnia. No, mamy też niestety najgorsze w historii nastroje konsumenckie według badań GUS-u, więc to też oczywiście się przekłada. Produkcja przemysłowa, ona cały czas jeszcze nie była najgorsza, czy w ogóle była w sumie dobra w lipcu, bo ten wzrost wyniósł ponad 7%, ale też widać wyraźne wyhamowanie już z dwucyfrowych wzrostów w pierwszej połowie roku. Także widzimy rzeczywiście, że w gospodarce następuje po prostu hamowanie i to docelowo będzie przekładało się na również hamowanie inflacji, ale tej inflacji właśnie popytowej. Natomiast takie elementy jak właśnie ceny energii, które są w tej chwili problemem dla całego świata, energii, gazu, to są czynniki, które jeżeli będą się, że tak powiem, utrzymywać w kolejnych miesiącach, to oczywiście tą inflację nadal będą nam albo trzymać na wysokich poziomach, albo wręcz podbijać. Także to jest ten problem. Właśnie, bo to są czynniki, które są właśnie od nas niezależne. To są kwestie globalne. Ale jeszcze do tych czynników popytowych warto chyba jeszcze wrzucić PMI dzisiejszy, czyli tak, 40,9 punkta, czyli najniższy wskaźnik. To też świadczy o tym, że zmienia się charakter gospodarki, czyli maleje popyt. Wprawdzie z tym PMI bywa różnie, bo PMI u progu pandemii trochę przeszacował też jakby poziom spadku, czy tam poziom depresji. No niemniej jednak to też wskazuje na tym, że tutaj przemysł hamuje i przedsiębiorcy już to widzą. Tak, zdecydowanie. Ten wskaźnik w zasadzie już pół roku nam hamuje. To jest szósty miesiąc jego spadku i jak najbardziej oczywiście wpisuje się ten scenariusz hamowania już takiego ostrzejszego gospodarki, zwłaszcza w drugiej połowie tego roku.
Myślę, że to jest też czynnik, który weźmie Rada Polityki Pieniężnej pod uwagę. Rada ma posiedzenie w przyszłym tygodniu i o ile ten odczyt inflacji wczorajszy zaskakująco wysoki w połączeniu właśnie z danymi dotyczącymi PKB w drugim kwartale na pewno dawał argumenty do tego, żeby podwyższyć ponownie stopy procentowe. Przy czym tutaj właśnie pojawiły się ten znak zapytania, czy to będzie podwyżka o 25 punktów bazowych czy 50, to wydaje mi się, że ten dzisiejszy odczyt PMI jakby no, bardzo mocno ograniczy Radę, jeżeli chodzi o tą podwyżkę. Czyli ta podwyżka rzeczywiście nie powinna być większa niż 25 punktów bazowych, bo ewidentnie wskaźnik pokazuje po prostu to hamowanie gospodarki. I nawet jeżeli on przeszacowuje w tej chwili skalę, bo można w zasadzie, patrząc na dane historyczne, można by było spodziewać się jakiejś szybkiej recesji. Wydaje się, że ona nie nastąpi szybko i w ogóle jeżeli będziemy mieli spadek roczny w PKB, to być może to będzie tylko pierwszy kwartał przyszłego roku, ale niewątpliwie hamowanie następuje. A jeżeli następuje hamowanie i do tego musimy jeszcze poczekać na efekty podwyżek stóp procentowych, które miały miejsce do tej pory, bo to też nie dzieje się z dnia na dzień, tutaj trochę czasu musi upłynąć, no to wydaje się, że też ta przestrzeń do kolejnych podwyżek stóp procentowych rzeczywiście się już mocno zawęziła. A jeszcze chciałem wrócić do PKB za drugi kwartał, mianowicie do wzrostu inwestycji, bo to był też taki wskaźnik, który też zaskoczył rynek, zaskoczył ekonomistów. Jak pani sądzi, z czego ten wzrost inwestycji wynika? Tak, to był odczyt zaskakująco wysoki, chociaż mieliśmy pewne dane tuż przed publikacją PKB, które wskazywały, że rzeczywiście inwestycje mogą okazać się lepsze od jakichś tam wstępnych oczekiwań, zwłaszcza po pierwszym kwartale, kiedy one po prostu wyhamowały. I to były inwestycje dużych przedsiębiorstw, które no, wzrosły nominalnie rok do roku w samym drugim kwartale o 19%, a więc jest to, przepraszam, nawet więcej, 26% tam wyliczenia wskazują. Realnie na pewno dużo mniej połowy, ale nawet jeżeli to było 13% wzrostu, to jest bardzo, bardzo wysoko. A drugi element to są inwestycje samorządów. Tutaj nominalnie też wyliczenia wskazują, że ten wzrost rok do roku wyniósł 19%. A więc wydaje się, że w tym okresie jeszcze, albo inaczej, po pierwszym kwartale, kiedy ta gospodarka była jeszcze rozgrzana i gdzieś podejmowane były decyzje, czy nawet rozpoczynane projekty inwestycyjne, to one po prostu w drugim kwartale były jeszcze kontynuowane. Natomiast badania nie pozostawiają wątpliwości, że w drugiej połowie tego roku inwestycje po prostu będą hamować. Także to były te elementy, które się na tą szybszą dynamikę inwestycji przełożyły. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, spodziewamy się wyhamowania w drugiej połowie roku. A wyraźnie zmniejszony wkład zapasów do PKB to też jest taki wskaźnik, który był wyraźnie widoczny, a zapasy były tym elementem, który mocno napędzały tempo PKB. Tak. Tak, to właśnie pierwszy kwartał i ten wzrost o 8,5% to był wzrost, powiedziałabym, napompowany właśnie gigantycznym wzrostem zapasów, bo te zapasy w tych 8,5% miały wkład aż 7,7%, więc naprawdę bardzo dużo. Firmy wtedy w pierwszym kwartale, w tym postpandemicznym odbiciu, kupowały w zasadzie wszystko, co się dało i jak tylko się dało, dlatego że widać był już wzrost cen. Jednocześnie też pojawiały się problemy jednak z dostępem do niektórych materiałów, surowców. No, potem wybuchła jeszcze wojna w lutym, więc to też spowodowało takie w firmach takie poczucie, że należy te zapasy gromadzić, jeżeli tylko się da, bo potem może być trudniej. Natomiast no, w drugim kwartale widzimy już bardzo mocny spadek tego wkładu zapasów, już tylko 1,9 punkta we wzrost 5,5%. No i tutaj to, co wskazują firmy w różnych badaniach, to jest przede wszystkim wzrost kosztów tych materiałów, surowców, a dwa, no też rosnące bardzo szybko koszty jakby magazynowania czy utrzymywania tych zapasów. To jest też jeden z elementów, który powoduje, że firmy już w tej chwili ani nie mają takiej chęci do gromadzenia tych zapasów, albo wręcz po prostu zaprzestały tego procesu. No więc spodziewamy się, że rzeczywiście no, czynniki, które wpływają na tempo wzrostu inflacji są bardzo zróżnicowane, ale jak pani sądzi, jednak te czynniki globalne będą decydowały o tym, o tempie wzrostu inflacji nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich? Tak, zdecydowanie. No tutaj ceny energii przede wszystkim.
ceny gazu. To są te dwa podstawowe elementy, które będą decydowały. Wiemy, że cała Europa ma bardzo duży z tym problem. Komisja Europejska przygotowuje interwencje na rynku energii. Na razie nie wiemy, one mają być przedstawione czy wypracowane we wrześniu, czy może wypracowane i w zasadzie przedstawione, bo prace nad tym to trwają. I nie wiemy, co tam w tym pakiecie się znajdzie, ale jeżeli to będą jakieś rozwiązania, które rzeczywiście spowodują jakąś ulgę, no to na pewno to przyczyniłoby się i przełożyło na niższe jednak wzrosty cen energii. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani za udział w naszym programie. Naszym gościem była pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dziękuję. Do widzenia. Program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Link 4 z ubezpieczeniem OC i AC.